powiedział Francis, ręce żeby nie dał na żeby ludziom pomagać. Nauki społecznej w Weronie. Papież nie każdy może, wiesz, nad hasłem tego wydarzenia zatytułowanego pracować. Wśród ludzi. Jak podkreślił Ojciec Święty, wyraża ono wielką prawdę. Zostaliśmy stworzeni, aby być pośród innych. Przypomniałem o tym na zajutrz po moim wyborze na biskupa Rzymu. Nasze człowieczeństwo bardzo się wzbogaca, kiedy żyjemy pośród innych i to bez względu na to, w jakiej znajdują się sytuacji. To izolacja nam szkodzi, a nie dzielenie się. Izolacja rodzi lęk i nieufność. Nie pozwala nam cieszyć się braterstwem. Trzeba wręcz powiedzieć, że więcej ryzykujemy, kiedy się izolujemy, niż kiedy się otwieramy na drugiego człowieka, powiedział papież Franciszek. Serwis z życia Kościoła katolickiego przygotował i przedstawił Przemysław Goławski. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu Inateka.pl. Lubelską pójdziemy, zobaczymy, w Polskim Radiu 24 na mniejszej części, tudzież na już wracamy większej dworca wschodniego. Siedzi sobie, bo jak on na lotnisku pracuje jako elektronika, nie ma za bardzo gdzie mieszkać, to pewnie siedzi. Zaczynamy drugą część naszej audycji. Panie profesorze, mówiliśmy o tym tworze, że mi się chciało Międzymorzu, którego tam pod drzewo, żeśmy wrócimy, to oni już weszli i ta baba otworzyła okna ruda i powiedziała, że nie ma już zupy i trzasnęła i ten kurczaczek usłyszał, że nie ma już zupy. Ja bym się naprawdę śmiał z tego powodu, że ja sobie mówię, że tutaj na drzwiach, jak oni już pójdą do pracy, napisać kartkę na Lubelskiej 32, że jak taka baba wstrętna myśli, że się na złodziejstwie dorobi na emerytach, na rencistach, na głodnych ludziach, to się bardzo myli, bo niedługo to się może wszystko zmienić. To było za 15.2 jakoś, tak 14. A oni mają obowiązek do 14 mieć zupę. Dynastie rządzące były otoczone. I od 11 do 14 we wiadrach noszą. Może tak za 13. A tutaj prawodawstwo, pomijając poszłyśmy sprawy przez społeczne, mniejszą część dworca wschodniego. Takie oczywiście, same że tego Staśka nie było, na Rusi, gdzie Waręgowie, czyli ale Kingowie, ja mówię, słuchaj, zobacz, ludzie sobie siedzą, tak posiedzi sobie państwo, pół godziny, był rozdział między no to wypocznie, no to ile się zdrzemie i torbę na kolanach, oprze się i tak się zdrzemie, jak było ko-ko-ko, pewne iskrzenie i sobie pójdzie apartheid między tymi na górze, a tymi pośrodku i na dole. Ale u nas chrześcijaństwo. Ale żeby była sprawa, była, to chyba ten lekarz, rzecz, proszę ciebie, też był trochę zaskoczony, nie wojskowy. Na Rusi, to cesarstwo, to chrześcijaństwo bizantyjskie, czyli cezaropapizm, gdzie nie było rozdziału między cesarzem a papieżem, czyli biskupem, czy też patriarką. Właśnie. A myśmy przyjęli w Polsce, znaczy ja to jestem z Rusinów, ale państwo przyjęli w Polsce chrześcijaństwo zachodnie. Aha. To jest niesamowicie ważne. Cechy charakterystyczne tego chrześcijaństwa zachodniego wtedy były takie. Augustyński rozdział między kościołem a państwem oznaczał, że ja podejrzewam, że one, tam gdzie ludzie nie bywają, to ich nie ma, cesarz tam nie miał się wtrącać do kościoła. Spać. Ponadto i one wychodziły i tam jego obrabiały w nocy, krwi się napiły i potem się chowały, bo jeżeli nikogo całkiem nie ma, to ona, wiesz, może bardzo długo być. Mamy obowiązek, ale raczej z myślą, że ma ofiarę na oku, rozumiesz to, ona będzie latała, kręciła się, chowała, to wtedy tak. Tą wolność, co było niemożliwe w ustrojstwie bizantyjskim. Tak, ja tego Wisia Przedłowicza posłałam na wolę, tam do tam gdzie bezdomny leczy, lekarka i stomatolog jest było i taki, odejście od i żeby wziął coś na te pchły. Państwa, i ona znaczy, mówi, proszę pana, w Persji one się zachowują jak komary. Wielki, proszę majtki zdjąć, na jądrach tutaj delacet dam, tu obsmarować i nowe majtki założyć, starych cesarz, nie. Władca i on to zrozumiał. Był właścicielem wszystkiego. W Persji na przykład, w sasanickiej Persji, ale on nie było różnicy się posłuchał, między Wiesław się posłuchał, jeżeli chodzi o to, on się wystraszył i mówi, słuchaj, a najniższym niewolnikiem ja mówię, no to się tobie właśnie wydaje. Wszyscy i byli niewolnikami, jedyną tak? Wolną osobą no i był tego, facet na samej górze. I w chrześcijaństwie jak zachodnim wyodrębił się feudalizm, to takie pchły przyjdą, towarzyszą na temu, rozumiesz? One to dubeltowo działają, podwójnie. Przychodzę do pana
Tak jak ludzie mają pary oszustystyczne, bo oszukać we dwójkę łatwiej niż w jedynkę. No tak samo i te zwierzątka. I ona mówi, że one zachowują się jak komary, ukąszą i chowają się z boku. W służbie swojej dla pana woju pięć wiosek, abym chciał do użytkowania, ale ja bym chciał te wioski zapisać moim dzieciom. Bo jak pan mi to daje, to pan przeżyje, czy to nie pan może sobie odebrać. Kluskwa pewnie przeżyje, ale z tymi komarami, tymi innymi, to ja chciałbym to mieć, te wioski. Żyją. I to jest początek złamania modelu patrimonialnego i prymatu własności prywatnej. Własność prywatna oznacza, że ta coś ma, ona ja przychodzę do pana po kwestie i mówię, chciałbym, żeby pan mi odpalił $5,000 na stypendia dla małolatów. To pan ma. No. Tak samo śmierdzi, czyli po własność prywatna jest podstawą wolności. A, i to też przyszło do Polski piastowskiej. I po prostu i tak samo śmierdzi jak ocet. Także jak ktoś sobie kupi za złotówkę ocet, to zawsze mu się ten ocet przyda i do zupy. To były dwie podstawowe cechy. A tutaj w tym Simply Market, ja mówię do tej kasjerki, wie pani, tutaj na Saskiej 48 na blogu jest napisane, żeby zamykać okna, na przykład, bo pluskwy tutaj kobiety no to ja dzieci. Mam na te pluskwy odstraszać. Proszę sobie przypomnieć, że w Europie Zachodniej obowiązywało germańskie przedwcześniańskie prawo salickie, same skandale w tej Warszawie. Skodyfikowane po śmierci Karola Wielkiego. Jak jakiejś babie się coś nie podoba, to wiesz, stąd, to jak coś ktoś kradnie. Nasz największy król, ponoć ten Marcin Gruby z tej stołówki, to opowiadali, że kiedyś ci bezdomni go zaatakowali, bo nakradł pełno kiełbasy, a do zupy to on nie raczył, wiesz, wrzucać te kiełbasy, czy może w takiej ilości też nie raczył wrzucać, mógłby więcej. Jak ją ukoronowano? I tak mówili, że go tam zabrali mu te kiełbasy. Nie dlatego, że Polacy byli szowinistami, czy też gender skandaliści też. To tylko ja wcale... dlatego, żeby zasygnalizować buractwu w zachodniej Europie, że on taki butny, jest ten Marcin Gruby, ja mówię, czasem musi popędzać. No ale wiesz, żeby wiedźma, a nie tam tylko Regina, nie trzaskała oknem z takim impetem, bo wiesz, bo za 15 druga dlatego, to jeszcze powinna mieć zupę, łaski nie robi. Wyszło. Poza tym zakazać rączki i tak to zrobić, żeby było tam zawsze jest do 14. Że ale żeśmy się tam przeszły i się wygupiły tylko z tego powodu, wiesz. Czyli u wszystkich jest godność i ten kurczaczek się uśmiechnął, bo tam to było bardzo ważne. Ale to jutro będzie była ten Kerkurek przywoził za 15, nie za 20, taka, 14. W Europie Zachodniej. Spójrzmy to, na chyba, Niemcy. Żeby nie przywiózł, bo tam ludzie zawsze czekają tak do druga, czy za 5 druga, czy tu jaka nyska. Oni się w ramach jednej książki żenili. I oni tam na ziemię wystawią to mają w skrzynkach. Chleby, na służbie. Tysiące rodzajów. Było się urodzone. Chleby z pestkami, bez pestek, nie dlatego, takie, siakie, paszteciki. No co tam jeszcze z Kerkurka? A to pęknie, a to termin ważności się zbliża, a to samego. To oni już nie sprzedają, tylko chcą jeszcze na tyle grzeczni są, że dowiozą, bo to oszą. Nikt tam nie dowodzi. Co zauważyła nasza kamera Google? Nasze kamery jak Google pan służył, zauważyło, to nieważne, zauważyły, że tu z Kerkurka dużo przybywa. To jest takie humanitarne. I pan ma głos. I kobiety rządzą. Bo tu kiedyś chleba człowiek nawiózł za grodach, karę i tak dalej. Walili, całe wiesz, karę musiał uszlachcano. A on jeszcze na złość przywiózł potem tutaj jeszcze była to też chleba, droga dla plebejuszy, że karę musiał zapłacić, żeby było w gazecie wyżej. No właśnie, a pozostając przy tych plebejuszach, bo z jednej strony mamy tą albo ogromną, na największą w Europie wydają, warstwę szlachecką w stosunku do tego drugiego, to podjeżdża też chleb, ale równocześnie następuje w takim dużym samochodzie ciężarowym. Nie wydaje chleb, no można 10-15 gorącego bochenku naszego kraju, czyli bardzo duża grupa społeczna zostaje w większym stopniu upośledzona niż na zachodzie mówią chłopa. Nałapie się na czapie. I teraz czy to trochę nie łamie tego, ale ja mówię, że jeszcze ci ludzie troszeczkę rozumieją, że mitu czy schematu komuś się to przyda. Pierwszej Rzeczypospolitej jako właśnie tego państwa najbardziej liberalnego czy wolnego w Europie. Nie ja zauważyłam, że tacy dlatego, ludzie czy to z więzienia pouciekali, czy tacy różni, to jak chwyci ten bochenek chleba chrupiącego, świeżego, to idzie zadowolony. Jeżeli byśmy założyli utopię, to rzeczywiście to moglibyśmy płakać nad tym, no że tyle było chłopów.
ale sklep jeden czy drugi i tak zapomina, to jeden myślenie, a historycznie. Tylko bardziej chodzi o zakres ich wolności. Ale właśnie chcę powiedzieć o wolności. W krajach zachodnich on szybciej następuje. Znaczy zmiany wymuszone, to jest coś niesamowitego. Zmiany wymuszone rozmaitymi ruchami gospodarczymi. Tak. Polska była spiszem Europy, dzięki nadwyżce rolniczej Polski. Europa Zachodnia się wyżywiała, mogła odejść od rolnictwa i transformować się w stronę przedsiębiorstwa, znaczy społeczeństwa najpierw bardziej mieszczańskiego, a potem nawet uprzemysłowionego. A to wszystko jest prawda. Mówi, jeszcze plus w XIX wieku proszę szło. Tutaj tak. Mówiła, tak. Polacy wybrali model ten, który był synchronizowany z naturą i który najlepiej znali. Tak jak powiedziałem, osiągnięcie perfekcji w wieku XVI oznaczało zamrożenie pewnych postaw, nie tylko politycznych, nie tylko kulturowych, ale również gospodarczych, że to działało. Ale nie przesadzałbym tych plakietek z porównywaniem a tamten już jeden ochroniarz to już chciał puścić, a wino na herbatkę. Otóż tu dziecko jest. Okazuje się, zobacz, już chciał, ale tam jest tych ochroniarzy. Co jest bardzo powszechne, bo bardzo często na to natrafiamy, że właśnie, że Zaleski wydał prawie 300 zł. Nie tylko w historiografii komunistycznej. Pierwsze, ja mówię, słuchaj, nie, bardzo dobrze, chociaż ja to popamiętam. Można było sprzedawać jak bydło. O otwarciu świątyni Włości, po dwa winka wypiłyśmy, no może po półtora. Kościół był kaczka podwójna, przepyszna, czemuś takiego. Było jakieś jeszcze lody, po drugie, zupy nie społeczność rządziła się przez starszych wsi sama, a jak coś było bardziej poważnego, to szli do pana. Także proszę państwa, jak ktoś myśli, że tutaj ludzie, jak się kręcą przy Caritasie, czy gdzieś rzekomo przy Panu Bogu, to wcale to nie musi być prawdą. Oznaczał, że raz na jakiś czas mieć rentę, co się działo na Mazowszu? Powiedzmy na Mazowszu. Na krzywdzie ludzkiej to nie radzę. Co się działo ze szlachtą, ze ściankową? Nawet nie wypada, ale skoro nie ma tych świadków piechowych. Panami, szlachtą, wojami, ani ewangelików, ani żadnych w miarę wierzących ludzi, tylko jak to jest jakaś po historii sztuki. No głodowali. A co się działo z chłopami feudalnymi? Nic nie wierzy. No przecież ich pan nakarmił, bo ich nie chciał stracić. Więc biskup Płocki się nimi zajął. A mnie szlachtą to bardzo nie. Podoba, jak tam taki piękny, szlachta była wolna. Ładny chłopiec Michałek. Za wolność jest to, że trzeba się sobą tak zająć, i on tak umie z tymi ludźmi wszystkimi rozmawiać. To jest jedna rzecz. Ja mówię, druga rzecz, się struktura, tak nauczył, nie była sztywna jak w totalitaryzmie. Tak to znaczy, się to, jak to wie, zaczynała się wiosna, podbite, ten to, w drogę ten ruszały wszystkie małolaty, którym nie się nie chciało zostawać w swoich okolicach. Było mnóstwo żebraków, wędrowników. Byli tacy, którzy na przykład szli od majątku do majątku, nielegalnie, bo powinni byli zostać tam, orać ziemię, czy robić co tam im pan, czy też wójt, czy ktoś nakazywał. Chodzili i reperowali garnki, albo coś malowali, więc sobie chodzili tak, aż się ustatkowali, czyli aż się ożenili. Wtedy już raczej nie chodzili, chyba że, jak to się mówi, byli cyganami, czyli na tabor wsiedli i sobie pojeździli. Otóż nie było to społeczeństwo statyczne. Było to społeczeństwo dość ruchliwe, osadzone w swoich tradycjach, przekonane, szczególnie w warstwie szlacheckiej, o swojej wielkości, ale świadome również w tych rozmaitych kręgach swojej odrębności. Proszę zobaczyć, jaki był rozdziew między czernią na ziemiach ukraińskich, a chłopach w królewszczyznach. Włościanie z królewszczyzn zupełnie mieli inne podejście. Ja pamiętam, badałem podziemie w powiecie Kraśnik na mikropoziomie. Zachodzę do Łychowa. Cały Łychów był w NSZ-cie. Dlaczego? Się spojrzeli. No panie, to za ścianek. Zachodzę do Dzieszkowic. Prychnęli na mnie, jak to nie mieli być w podziemiu. Najpierw byli w ZWZ, potem byli w NOW, potem byli w BH, a potem byli w AK. Bo my jesteśmy
piechota wybraniecka. Jeszcze od króla Batorego. W Wilkołazie tam ksiądz Ścigienny wznosił modły. To gdzie mieli być, jak nie w podziemiu? W wierzchowiskach oni z panem Świdą byli na potrzebie bolszewickiej. To gdzie mieli być, jak nie w NSZ-cie? I tak dalej, i tak dalej. To znaczy lokalna duma wśród tych włościan, którzy byli świadomi czegoś więcej niż obecności u pługa. To znaczy tych, którzy w jakiś sposób brali udział w czymś większym niż oni sami. Powodowała budowanie świadomości lokalnej, która jednocześnie przez króla zwykle, przez taką osobę, albo przez kogoś wielkiego w okolicy, Marcina z Urzędowa, wiązała ich z całą Rzeczpospolitą. Kurpie przecież, cudowni snajperzy, oni jeszcze z łuku strzelali, a potem jak powstała broń palna, to samo. Kaszuby, nasi Tatarzy, to wszystko było Rzeczpospolitej, chociaż lokalne. Naturalnie większość chłopów myślała, że cudzoziemiec to jest facet z innej wsi i trzeba mu dać w dziób. Ale dokładnie takie same podejście miał chłop z Langwedocji, ze Szwabii, czy skądkolwiek indziej. To są antropologicznie, z punktu widzenia antropologicznego, procesy centralizacyjne nie zachodzą w przednowoczesności, chyba że mamy społeczeństwo tyrańskie, takie jak tak zwane hydrauliczne, gdzie w Egipcie, w Sumerii, w Chinach czy w Indiach, żeby budować te kanały irygacyjne, trzeba było wyjąć bat. I wtedy oni rzeczywiście mieli świadomość trochę ponad wioskę, ale to była świadomość bycia generalnie prześladowanym. No trochę takie systemy kilkakrotnie rozbierały, nawet właściwie jeszcze straszniejsze, bo stosujące bardziej wysublimowane metody terroru, kilkakrotnie rozbierały Międzymorze. I pytanie, czy pana zdaniem, bo ten projekt można, czy on jest ożywiany dzisiaj i czy go można ożywić? Jest ożywiany. Im więcej my się bawimy z Czechami, z Estończykami, z Bułgarami, z Ukraińcami, z Rusinami białymi, z Serbami, z kimkolwiek, tym lepiej. I to polega na rozmaitych interesach. Ale szczerze mówiąc, ta współpraca przez 25 lat, ponad 25 lat, ona jest dosyć rachityczna. No tak, ale to dopiero... Nawet bardzo jest rachityczna. Ale my wychodzimy z lodowca i z popiołu. To jest zupełne pobojowisko. Tutaj była, najpierw byli narodowi socjaliści, potem była komuna. A i część, obręb wschodni Międzymorza, był pod komuną 70 lat. To przecież była zupełna tragedia. I trudno się dziwić, że znajdziemy w Kijowie wojewodę Kisiela. Co najwyżej jakieś popłuczyny po banderowca. I teraz trzeba wymyśleć, w jaki sposób i na jakim poziomie w ogóle z kimkolwiek współpracować. Poza tym Międzymorze powinno sięgać dalej. Dlaczego mówiąc o Rosji ciągle mówimy Moskwa? I w Ameryce jest szczególna przypadłość, że zauważa się jeden jedyny budynek, Kreml. A przecież tam jest tyle miast. Tam trzeba dążyć do peanu na temat Nowogrodu Wielkiego i jego tradycji. Trzeba do Który doznał jednak zagłady historycznej. No dobrze, ale jest tradycja, która nie była tradycją Rzeczpospolitej, a oparty właśnie na ideale wolności. No taki Wenecji północy. Tak jest, nawet u wschodnich Słowian, jeszcze bardziej na północ i wschód niż Moskwa nieszczęsna. Czyli zamiast zwracać uwagę na Moskali, trzeba jechać do Rostowa nad Donem i z nimi gadać też. Wspomnieć im o kozacczyźnie, o wolności kozackiej. Pan w książce dekonstruuje, czy próbuje zdekonstruować również w oczach tych amerykańskich czytelników pewne mity i świadome manipulacje, które dotknęły w
opisie Międzymorza tego obszaru. Czy to jest, czy można to zrobić, czy to jest trochę rzucanie grocha na ścianę? Podeszła kiedyś do mnie, nie kiedyś, tylko niedawno, poważna osoba zajmująca się polityką zagraniczną i powiedziała: wiesz co, Marek, szkoda, żeśmy nie zwracali uwagi na to, co ty nam gadałeś. Zobacz na te strumienie tak zwanych uchodźców, to jest inwazja. Jakbyśmy mieli te Międzymorze, to by tego nie było. Dobawę stabilność. To by było zatrzymane. To by nas mniej kosztowało. Nie można się spodziewać, że przeciętny decydujący, rozgrywający w Ameryce zrozumie i zakocha się w sarmackiej kulturze. Ale można się spodziewać, że jeżeli zobaczy pragmatycznie, że to jest w jego interesie, żeby taki byt wspierać, to wesprze. A jest bardzo wiele powodów do tego. Na przykład Stany Zjednoczone mają dużo kłopotów na Morzu Południowochińskim. Wystarczy uzbroić tutaj i wesprzeć sojuszników. Wystarczy pomagać, sponsorować odrodzenie bytu i termarium, żeby się zająć kłopotami na Bliskim Wschodzie. Bo wtedy odpadają inne kłopoty. Rozumiemy się? I na tym polega moja misja dziejowa. Opublikowanie tej książki w Polsce ma tylko i wyłącznie za zadanie wytłumaczyć rodakom, którzy powinni doskonale wiedzieć, co to jest intermarium i co to jest Rzeczpospolita, jakie manewry muszą być podjęte w Waszyngtonie i co się robi bez ich pomocy, bez nich, jako Amerykanin i jako osoba związana z pewnymi środowiskami zajmującymi się bezpieczeństwem narodowym i polityką zagraniczną, jako osoba taka właśnie, w to się bawię. Pokazując to, dokąd może dokąd te wszystkie nieszczęścia, które dotknęły Międzymorza, doprowadziły, skupia się Pan bardzo na jednym bardzo małym kraju. To bardzo uderza podczas lektury książki. Mołdawii. Na Mołdawii. Dlaczego? Dlatego, że Mołdawia jest tak malutka, że mogłem opanować wszystko. Jeżeli bym usiłował to zrobić na temat Ukrainy, to by było 7 wolumenów, 7 tomów tego. Rozumiem. Czyli to jest takie studium terenowe. To jest studium terenowe, mikrostudium na podstawie Mołdawii wszystkich patologii, które pan rozpoznaje z post-PRL-u. Prawda? Tam nie ma żadnych zero zdziwień. Mogłem oczywiście tylko są w większym stopniu wszyscy. No, Polska jest po prostu najświetniejsza ze wszystkich postsowieckich niewolników. Ja wcale nie żartuję. Jak tutaj mi narzekają, to ja mówię: kochany, zabieram cię do Tadżykistanu. Albo Uzbekistan, zobaczysz, to ci spadnie szczęka. Nie, w Mołdawii patologie są rzeczywiście daleko posunięte, ale model, paradygmat patologii postsowieckich jest wszędzie taki sam. Tam są najdalej posunięte ze wszystkich krajów Międzymorza, krain Międzymorza. Bardzo podobne są w Ukrainie, tylko że tu też bardziej zróżnicowane. Tutaj można było ogarnąć i opanować na tych kilkudziesięciu stronach. Spodziewa się pan, że... I proszę zobaczyć, że w innych miejscach opisuję, nie powiem, że powierzchownie, ale używając czasami coś, co osoby nieznające się na sprawie mówią, to chyba skrót myślowy. Zamykają się w momencie przeczytania Mołdawii. Mówią, jest to dokładnie to samo. Teraz wszystkie inne mechanizmy są zrozumiałe. I do przypisów można zejść i przeczytać na przykład, co w Łotwie się działo, prawda? Ale jak jest rozpisane to tak, jak powinno być w Mołdawii, to stanowi to paradygmat uniwersalny, bo jest najgorszy stopień patologii. Miejmy, ze wszystkich możliwych. Miejmy nadzieję, że wygra inny paradygmat historycznie uniwersalny, czyli to wszystko, co stanowiło o wielkości i komforcie życia w obszarze Międzymorza. Dziękuję bardzo serdecznie. Moim gościem był profesor Marek Jan Chodakiewicz, The Institute of World Politics. Ja, Wiktor Świetlik, żegnam się z Państwem. Do usłyszenia za tydzień. Wszystkiego najlepszego. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Thank you.
Autopromocja. Polskie Radio 24. Od rana zalewa nas fala informacji, komentarzy i opinii. Wybieram te najważniejsze i pytam o nie najważniejszych ludzi. 24 pytania w Polskim Radiu 24. Od poniedziałku do piątku o 7.35 i 8.35. Piotr Wąż, zapraszam. Autopromocja. Minęła północ. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Przed mikrofonem Robert Kawka. Dobry wieczór. Jest nowe porozumienie pokojowe w Kolumbii. W Bogocie dokument podpisali prezydent tego kraju i przedstawiciele lewicowej partyzantki FARC. Porozumienie ma zakończyć trwającą od ponad pół wieku wojnę domową. To druga już próba, bo pierwsze porozumienie zostało przez mieszkańców odrzucone w referendum. W stosunku do pierwszej umowy nowa zawiera około 50 zmian. Ulepszone porozumienie dzięki wkładowi, jakiego dokonało społeczeństwo, zawiera większość propozycji. Równocześnie jednak zachowuje zasadnicze cele pierwszego porozumienia. Mówił w czasie uroczystości prezydent Kolumbii Juan Manuel Santos. Nowa umowa nie zostanie już jednak poddana pod głosowanie w referendum, ale ma zostać zatwierdzona przez kolumbijski kongres. Na mocy porozumienia dawna partyzantka FARC ma zostać przekształcona w partię polityczną, a jej członkowie będą mogli zostać kongresmenami. Zamierzamy pełnić aktywną rolę zgodnie z prawem w debatach i uczciwej polityce. Mówił lider FARC Rodrigo Londono, pseudonim Timoshenko. Kolumbijska opozycja skrytykowała nowe porozumienie. Zdaniem byłego prezydenta kraju Alvaro Uribe umowa gwarantuje byłym zbrodniarzom bezkarność, a wiele spraw z trudnej przeszłości pozostanie nierozliczonych. Poprzednie porozumienie zostało odrzucone przez Kolumbijczyków, ale wkrótce potem prezydent Santos otrzymał pokojowego Nobla za wysiłki na rzecz pokoju w Kolumbii. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Wojna partyzancka FARC z rządem Kolumbii trwała od 1964 roku. Kosztowała życie 220 tysięcy osób i doprowadziła bogate w zasoby naturalne państwo na skraj bankructwa. Miliony osób uciekły z domów, a tysiące zaginęły bez wieści. Piloci niemiecki Lufthansy po raz kolejny przedłużają strajk. Będą protestować także w sobotę. O szczegółach z Berlina Wojciech Szymański. Związek Zawodowy Pilotów poinformował, że sobotni strajk obejmie tylko loty międzykontynentalne. Połączenia na krótkich i średnich trasach mają odbywać się normalnie. Inaczej ma być jutro, kiedy strajkować będą piloci obsługujący krótkie trasy. Strajk w Lufthansie trwa od środy. Z powodu protestu każdego dnia linia odwołuje około 900 połączeń, tracąc około 10 milionów euro dziennie. Mimo odwołania setek lotów, sytuacja na lotniskach w Niemczech jest spokojna. Większość pasażerów została na czas poinformowana o anulowanych połączeniach. Piloci domagają się podwyżek. Jak na razie nie zanosi się na porozumienie między stronami sporu. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Co najmniej 32 cywilów, w tym 5 dzieci, zginęło w bombardowaniu syryjskiego miasta Aleppo, którego dokonała armia prezydenta Baszara al-Assada. Według syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka było to jedno z najsilniejszych uderzeń reżimu od wznowienia akcji odbijania wschodnich dzielnic miasta z rąk rebeliantów 15 listopada. Aleppo jest areną najbardziej krwawych starć w syryjskiej wojnie domowej. Pacyficzne Centrum Ostrzegania przed Tsunami odwołało ostrzeżenie przed niebezpiecznymi falami, które miały uderzyć we wschodnie wybrzeże Ameryki Środkowej. Fale, które powstały po trzęsieniu ziemi na morzu, osiągnęły metr wysokości. Trzęsienie ziemi miało siłę 7 stopni w skali Richtera. Nie ma doniesień o ofiarach bądź stratach materialnych. Epicentrum znajdowało się ponad 150 km od Puerto Triunfo w Salwadorze na głębokości 10 km. Wstrząsy odczuli mieszkańcy Salwadoru, Nikaragui i Kostaryki. Prezydent Nikaragui Daniel Ortega ogłosił na terenie kraju stan klęski żywiołowej. Ta decyzja ma związek nie tylko z dzisiejszym trzęsieniem ziemi, ale i z huraganem, który przechodzi nad tym krajem. Alarm powodziowy w północnych regionach Włoch, Piemoncie i Ligurii. Wystąpieniem z brzegów grozi największa włoska rzeka Pad wraz ze wszystkimi dopływami, które w niedalekiej przeszłości spowodowały niejedną tragedię. Marek Lenert. Pad i jego liczne dopływy w kilku prowincjach Piemontu spowodowały wielką powódź w listopadzie 1994 roku. Zginęło wtedy 70 osób, a ponad 2000 straciło dach nad głową, ponieważ w tych samych stronach
Deszcz pada już od 48 godzin i nie przestanie wcześniej niż za 36. Widmo nowej tragedii wydaje się realne. Władze lokalne odradzają ludności wychodzenie z domów i wyruszanie w podróż, jeżeli to niekonieczne, apelując jednocześnie do władz centralnych o ogłoszenie stanu klęski żywiołowej. W prowincji Cuneo prewencyjnie zamknięte zostały wszystkie mosty, fabryki i szkoły. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Prognoza pogody. Wracamy do kraju. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Na południu kraju niewielkie opady deszczu lub mrzawki. Temperatura od minus 2 stopni na północy przez plus 2 w centrum do plus 5 na południu kraju. Wiatr słaby na wybrzeżu, okresami umiarkowany. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po północy. Jest dziś piątek, 330 dzień roku. Słońce wzejdzie o 7.13, a zajdzie o 15.32. Imieniny dziś obchodzą Beata, Elżbieta i Katarzyna. Zaczynamy noc w Polskim Radiu 24. Natalia Jędrzejewska, Robert Kawka. Dobry wieczór. Czas teraz na magazyn informacyjny 24 godziny w Polsce i na świecie. Polskie Radio 24. Powtórka programu. W programie m.in. rząd przyjął projekt ustawy, która ma obniżyć emerytury i renty funkcjonariuszom komunistycznego aparatu bezpieczeństwa. Najwyższa emerytura będzie wynosiła tyle, ile przeciętna emerytura w powszechnym ubezpieczeniu społecznym. Reprywatyzację w Warszawie zbada specjalna komisja. Projekt ustawy został przyjęty przez rząd. Ma doprowadzić do wyjaśnienia tej całej sytuacji, do skontrolowania tych decyzji, które były przyjmowane. Chcemy, żeby ta komisja wystartowała na początku roku. Znamy laureatów Nagrody Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową. Znakomicie, jeżeli dzięki rozwojowi nauki rozwija się gospodarka, a Polacy stają się społeczeństwem zamożniejszym. Mariusz Gzyl, witam Państwa bardzo serdecznie, kłaniam się nisko i zapraszam do wspólnego spędzenia najbliższej godziny. Polskie Radio 24. 24 godziny w kraju. Rząd przyjął projekt ustawy dezubekizacyjnej, poinformował rzecznik rządu Rafał Bochenek. Przepis obniża emerytury i renty funkcjonariuszom aparatu bezpieczeństwa PRL. Według rzecznika rządu projekt przywraca sprawiedliwość. Dzięki tej ustawie uda się doprowadzić do takiej sytuacji, że te osoby, które dzisiaj bardzo często pobierają świadczenia emerytalno-rentowe na poziomie 12 tysięcy złotych, będą miały te świadczenia emerytalno-rentowe zrewidowane do poziomu przeciętnego świadczenia, czyli nie więcej niż 2 tysiące złotych. Uważamy, że to jest właśnie wyraz sprawiedliwości dziejowej i takiej uczciwości w stosunku do tych osób, które walczyły o wolność i niepodległość naszego kraju. Według Bochenka ustawa dotyczy około 33 tysięcy osób. Ten projekt to próba sprawiedliwego rozwiązania sprawy, mówił wcześniej poseł PiS Jacek Sasin. Wydaje się, że dzisiaj po 25 latach wolnej Polski ta sprawa wreszcie powinna znaleźć swój finał. No nie może być tak, że osoby, które były filarami reżimu komunistycznego w Polsce, korzystają z nadzwyczajnych przywilejów. Przecież nie chodzi o to, żeby te osoby w nadzwyczajny sposób karać. Chodzi tylko o to, żeby nie korzystały z nadzwyczajnych przywilejów, które należą się osobom, które mają swoje zasługi dla rzecz niepodległej i demokratycznej Polski. Na pewno w tym przypadku z takimi osobami nie mamy do czynienia. Przewodniczący PO Grzegorz Schetyna skrytykował rządowy projekt i mówił o zemście. Wydaje mi się, że to jest taka polityczna impreza. Jeżeli słyszę i widzę polityków PiSu, którzy mówią o takiej zemście i o odegraniu się na tych, którzy nawet chociażby godzinę czy jeden dzień byli przed 89, przed 90 rokiem w formacjach policyjnych czy w służbach, to mam dystans do tego. Uważam, że to jest część propagandy politycznej i gry politycznej, a nie rzetelne ustawienie tej sprawy. Według proponowanych przez rząd zmian emerytury i renty wypłacane funkcjonariuszom dawnej bezpieki będą mogły mieć maksymalną wysokość taką jak przeciętny poziom tych świadczeń z ZUS-u. Renta rodzinna dla takich osób nie będzie mogła być wyższa niż 1700 zł. Jak wyjaśnił szef MSWiA, według proponowanych zmian emerytury i renty wypłacane funkcjonariuszom dawnej bezpieki będą mogły mieć maksymalną wysokość taką jak przeciętny poziom tych świadczeń. Najwyższa emerytura będzie wynosiła tyle, ile przeciętna emerytura w powszechnym ubezpieczeniu społecznym. Renta rodzinna nie może być wyższa niż przeciętna renta rodzinna z ZUS-u, a więc nie może być wyższa niż 1700 zł. Renta nie może być wyższa niż 1500 zł. Jest to sprawiedliwość społeczna, która zostaje wprowadzona dopiero teraz. Po bardzo wielu
wielu latach. Michał Wróblewski z dziennika Fakt powiedział w Polskim Radiu 24, że zmniejszenie emerytur byłym funkcjonariuszom bezpieki powinno spotkać się z pozytywnym odbiorem społecznym. Myślę, że tutaj każdy tej inicjatywie przyklaśnie. Powinno za tym iść jeszcze podwyższenie świadczeń dla ludzi, którzy tak naprawdę no, walczyli z SBK-ami, z UBK-ami, którzy niejednokrotnie tracili najlepsze lata swojego życia, siedząc w więzieniu za walkę o wolną Polskę. Na sprawę na antenie Polskiego Radia 24 komentował również w rozmowie z Mateuszem Drozdą Wacław Cholewiński. Czy możemy powiedzieć, że ten projekt urzeczywistnia zasadę sprawiedliwości społecznej? Wie pan, mam wrażenie, że przywraca w pewnej mierze jakieś poczucie normalności przede wszystkim. Dlatego, że to, że przez tyle lat ludzie, którzy pracowali w służbie bezpieczeństwa, dostawali te wysokie emerytury, no to było takie trochę plucie nam, ludziom dawnej opozycji, w twarz. Mam wrażenie zresztą, że nikt im żadnej krzywdy wielkiej nie robi, bo ja znam, nie chcę mówić, że bardzo wiele, ale znam przynajmniej kilka przypadków moich kolegów z opozycji, którzy marzyli by o niskiej emeryturze, takiej, jaką mają dostać byli funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa. I pragnę podkreślić jedno. No, Służba Bezpieczeństwa to nie była instytucja, która miała działać na rzecz niepodległego polskiego państwa. To była instytucja wprzęgnięta w system, który z całą pewnością nie służył dobrze Polsce, działał dla Sowietów. I tu trzeba to bardzo jednoznacznie podkreślić. Co więcej, była to instytucja, której funkcjonariusze dopuścili się ogromnej ilości zbrodni przez okres PRL-u. No, to są dziesiątki ofiar. To są setki, tysiące ludzi, którzy byli inwigilowani, którzy byli zatrzymywani, którzy siedzieli w więzieniach. No ja do tych osób należałem. I ja wiem, jak się zachowywali wobec nas ci panowie, panie, jak się z nami obchodzili. I ja naprawdę nie mam poczucia, że robi im się jakąś krzywdę. Ale ma pan poczucie, że pewna normalność zostaje przywrócona? No tak, w pewnej mierze przynajmniej zostaje przywrócona po 27 latach od odzyskania niepodległości. No wreszcie przywracamy tak, jakiś stan normalności. Tylko ja bym chciał podkreślić jedną rzecz. Ta ustawa przy wszystkich swoich walorach, ona musi uwzględniać te bardzo, bardzo nieliczne przypadki, myślę, że dające się policzyć na palcach jednej albo co najwyżej dwóch rąk funkcjonariuszy takich jak major Chodysz, którzy współpracowali z podziemiem i ich oczywiście ta ustawa objąć w takim wymiarze nie może, no bo ci ludzie jednak ryzykowali ogromnie dużo i mają też swoje zasługi. Natomiast co do całej reszty nie mam żadnych powodów, aby tym ludziom współczuć. Uważam, że stała się rzecz konieczna i nareszcie. Według szacunków MSWiA obniżeniu ulegnie ponad 18 tysięcy emerytur policyjnych, ponad 4 tysiące policyjnych rent inwalidzkich, ponad 9 tysięcy rent rodzinnych. Zmiany te mają przynieść ponad 500 milionów złotych oszczędności rocznie. Wacław Cholewiński, pisarz, działacz. Żeby te pieniądze zostały przeznaczone na wspomożenie ludzi, którzy zasłużyli się naprawdę dla Polski. Aby tak było. Dziękuję bardzo za komentarz w Polskim Radiu 24. Mariusz Błaszczak poinformował, że oszczędności dla budżetu państwa wynikające z zaproponowanych zmian wyniosą około 0,5 miliarda złotych rocznie. Rząd przyjął również projekt ustawy powołującej komisję weryfikacyjną do zbadania reprywatyzacji w Warszawie i ustawy dotyczącej nadzoru nad mieniem Skarbu Państwa.
poinformował o tym rzecznik rządu Rafał Bochenek. Jak podkreślił, komisja weryfikacyjna ma rozpocząć pracę niebawem. Ma doprowadzić do wyjaśnienia tej całej sytuacji, do skontrolowania tych decyzji, które były przyjmowane za czasów rządów Platformy Obywatelskiej w Warszawie i weryfikować, na ile one były oparte na przepisach prawa, na ile na dokumentach nielegalnych. Chcemy, żeby ta komisja wystartowała na początku roku. Jak wskazuje Bochenek, ustawa dotycząca mienia Skarbu Państwa określi, kto będzie nim zarządzał po likwidacji Ministerstwa Skarbu. Chcemy, aby spółki były przyporządkowane w sposób merytoryczny do poszczególnych resortów. Również uda się wygenerować dodatkowe oszczędności dla budżetu w kwocie około 100 milionów złotych rocznie. Ta ustawa również ma ukrócić patologię w spółkach Skarbu Państwa. Wprowadza odpowiednie instrumenty do tego, by nadzorować takie umowy, jak za naszych poprzedników bardzo często były w spółkach zawierane, które doprowadzały do drenażu środków publicznych. Te umowy bardzo często były jednoosobowo zawierane przez członków zarządów spółek Skarbu Państwa. Te umowy będą już kontrolowane przez Radę Nadzorczą. Przypomnijmy, ustawa o mieniu Skarbu Państwa wejdzie w życie 1 stycznia 2017 roku. Przewodniczący Solidarności Piotr Duda jest zadowolony z dotychczasowej realizacji przedwyborczych obietnic przez obecne władze. W płockiej hali Orlen Arena odbył się 28 krajowy zjazd delegatów NSZZ Solidarność. Delegaci podsumowują m.in. dotychczasową realizację umowy programowej z prezydentem oraz deklarację wyborcze Prawa i Sprawiedliwości. Duda zaznaczył, że zrealizowano wiele ważnych związkowych postulatów. To, czego nam się nie udało przez 8 lat z rządem Platformy Obywatelskiej i PSL, udało nam się przez 9 miesięcy rządem Prawa i Sprawiedliwości, dlatego to jest dla nas bardzo ważne. Pewnie, że są problemy, chociażby te branżowe, dotyczące sytuacji w edukacji, w górnictwie, w zdrowiu, możemy na ten temat dyskutować, ale te sprawy systemowe dotyczące pracowników, dotyczące stawki godzinowej, minimalnego wynagrodzenia, sprawy zamówień publicznych, obniżeniu wieku emerytalnego, to są fakty, tego się bardzo cieszymy. Przewodniczący Piotr Duda, który w ostatnim roku kierował Radą Dialogu Społecznego, podkreślił, że dzięki ożywieniu dialogu społecznego w Polsce udało się załatwić wiele ważnych społecznych spraw. Po raz pierwszy w historii dialogu udało nam się wspólnie z pracodawcami przegłosować na Radzie Dialogu Społecznego tą klauzulę społeczną, prawo zamówień publicznych, stawkę godzinową. No to już jest naprawdę sukces. Nigdy pracodawcy nie głosowali za stawką godzinową i za płacą minimalną, tak jak strona społeczna. Podczas kongresu dyskutowane były także kwestie związane ze zmianami w kodeksie pracy. Szef Solidarności nawiązał do powołania przez premier Beatę Szydło Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Komisja kodyfikacyjna, w którym po raz pierwszy są też przedstawiciele strony społecznej, związków zawodowych, będzie pracowała w dwóch wymiarach, czyli ten kodeks pracy w stosunków indywidualnych i zbiorowych. Chodzi o to, żeby ten faktyczny kodeks pracy był zjadliwy dla przeciętnego pracownika, żeby on faktycznie był taką równowagą między tym, co w tej chwili mamy, czyli chronił pracownika, ale nie był jakimś, nie wiem, kodeksem pracy, który nie przystoi do obecnych czasów. W inauguracji zjazdu wzięli również udział premier Beata Szydło i prezydent Andrzej Duda, który podkreślał, że w państwie, które ma być państwem sprawiedliwości społecznej, solidarnym oraz społecznej gospodarki rynkowej, dialog ma fundamentalne znaczenie. Cieszę się, że ten dialog jest prowadzony. Mam nadzieję, że będzie on nadal w naszym kraju prowadzony z powodzeniem. Mam nadzieję, że będziemy go także udoskonalali wszędzie tam, gdzie jeszcze możemy oceniać, że on doskonały nie jest. A więc krótko mówiąc, że będziemy ze sobą rozmawiali i że będziemy umieli w dyskusji czasem ustalić, a czasem po prostu zrozumieć swoje stanowiska nawzajem, nawet jeżeli będą rozbieżności. Prezydent przypomniał, że w ubiegłym tygodniu Sejm uchwalił ustawę jego autorstwa przywracającą poprzedni wiek emerytalny. Wyraził też nadzieję, że rząd premier Szydło i większość parlamentarna będą ten kierunek kontynuować. Wierzę w to w związku z tym głęboko, że w naszym kraju będą nadal zachodziły dobre, prospołeczne, propaństwowe, propracownicze zmiany. Takie zmiany, które my nazywamy dobrą zmianą. Wierzę w to, że będą to zmiany mądre, które w efekcie będą prowadziły do wzrostu zamożności polskiego społeczeństwa, które będą prowadziły także i do wzrostu znaczenia naszego kraju na arenie międzynarodowej. Andrzej Duda podziękował też Solidarności za wsparcie jego i Prawa i Sprawiedliwości w ubiegłorocznych wyborach. Wspomniał też porozumienie, które zawarli z nim związkowcy jeszcze w czasie, gdy był kandydatem na prezydenta. Podkreślił, że zapisy umowy są i będą realizowane przez obecną władzę.
Nasza umowa jest dla mnie umową wiążącą. Chciałem z całego serca dzisiaj z tego miejsca podziękować za to zaufanie, którym nas obdarzyliście i potwierdzić jeszcze raz, że te zobowiązania będą sukcesywnie realizowane. One są realizowane. Zaledwie 2 tygodnie temu została uchwalona przez Sejm ustawa obniżająca wiek emerytalny. To był jeden z postulatów, które były zawarte w tym porozumieniu. Premier Beata Szydło potwierdziła, że jej rząd dotrzyma obietnic złożonych przez Prawo i Sprawiedliwość w kampanii przedwyborczej. Dodała, że rok pracy jej gabinetu był dobry dla Polski. Szydło podkreśliła, że PiS i jej rząd chce realizować wartości, jakie głosiła Solidarność. Dla Prawa i Sprawiedliwość, dla mojego rządu, dla mnie osobiście te wartości Solidarności, te wartości, które ponad 36 lat temu zostały podniesione na sztandary walki właśnie o godność, podmiotowość człowieka i każdej polskiej rodziny. Są nadal zobowiązani. Premier przyznała, że jej rząd popełnił błędy i nie zawsze dobrze informował o swoich osiągnięciach. Powiedziała jednak, że najważniejsze są dla niego sprawy zwykłych obywateli. Szefowa rządu przypomniała przy okazji osiągnięcia ostatniego roku. Prowadziliśmy program wsparcia dla rodzin Rodzina 500+. Rozpoczęliśmy program Mieszkanie Plus. Darmowe leki dla seniorów. Stawka godzinowa 12 zł. Najniższe wynagrodzenie w przyszłym roku będzie wynosiło 2000 zł, a najniższa emerytura 1000 zł. Premier zapowiedziała, że będzie realizować kolejne zobowiązania i nie zawróci z drogi reform. Oświadczyła, że jej rząd będzie się nadal kierował ideami Solidarności, a z kolei minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska zaznaczyła, że udało się pomyślnie zrealizować program Rodzina 500+, który poprawił sytuację wielu polskich rodzin, ale to nie wszystkie zmiany ważne dla społeczeństwa. To, co jest niezwykle ważne dla związkowców, dla Solidarności, to na pewno przywrócenie wieku emerytalnego. To jest też ich sukces, projekt prezydencki, ale jest to wywiązanie się z tych naszych również wcześniejszych zobowiązań i deklaracji, ale oni mają powody do bycia usatysfakcjonowanymi. Kolejna spełniona obietnica wyborcza PiS to według Rafalskiej poprawa sytuacji pracowników. Minimalne wynagrodzenie w następnym roku, podniesienie stawek minimalnej emerytury czy waloryzacja. Więc myślę, że tych na niwie społecznej to zmiany, z których Solidarność może być zadowolona, jest takim. Dużym sukcesem zdaniem minister jest także ożywienie dialogu społecznego. Piotr Duda jako ten, który był przewodniczącym Rady Dialogu Społecznego w jej pierwszym roku funkcjonowania naprawdę prowadził ten dialog niezwykle sprawnie, niezwykle umiejętnie i z sukcesami. Bo wynegocjowanie też stawki godzinowej, tej minimalnej stawki godzinowej dla umów zlecenia to jest naprawdę sukces nadwspólny. To jest budowanie, umiejętne budowanie kompromisu. Podczas uroczystości prezydent Duda najbardziej zasłużonym członkom Solidarności wręczył odznaczenia państwowe, Złote Krzyże Zasługi oraz Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski. Wicepremier Jarosław Gowin liczy na dialog ze środowiskiem akademickim przy reformowaniu szkolnictwa wyższego. Mówił o tym w czasie uroczystości wręczenia nagród prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, naukowo-techniczną, artystyczną oraz prawo doktorskie i habilitacyjne w 2015 roku. Wicepremier przypomniał, że we wrześniu przyszłego roku zostanie zaprezentowany projekt nowej ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym. Nad jego założeniami pracują od kilku miesięcy 3 niezależne zespoły wybrane w konkursie. Gowin powiedział, że ustawa nie powstaje przy jego biurku czy też przy biurkach jego urzędników, ale w czasie spotkań ze środowiskiem naukowym. Podkreślił, że liczy na dialog między rządem i naukowcami, ale także na dialog wewnątrz środowiska akademickiego. To nowy WIN musi być zdany w nowe bukłaki. Musimy wspólnie wypracować nową koncepcję tego, jak mają wyglądać polskie uczelnie, polskie instytucje badawcze. Musimy wspólnie wypracować nową konstytucję dla nauki, nową ustawę o
23, 56. O konieczności zmian w szkolnictwie wyższym mówi też jeden z uhonorowanych przez premiera naukowców, profesor Włodzimierz Chormański. W mojej rodzinnej uczelni w Politechnice Warszawskiej, jak państwo wejdą do auli głównej, jest piękna sentencja wyryta na płytach marmurowych autorstwa wielkiego Polaka Jana Zamoyskiego. Mianowicie takie rzeczy pospolite będą, jak i młodzieży chowanie. Na początku tygodnia na resort nauki i szkolnictwa wyższego podsumuje pracę nad rozporządzeniem, które wprowadza nowy sposób podziału na uczelnie dotacji z budżetu państwa. Mamy premiować jakość nauczania, a nie jego masowość. Rozporządzenie, które wprowadzi nowy algorytm, ma obowiązywać już od 1 stycznia przyszłego roku. A na początku grudnia resort rozwoju przedstawi pakiet uproszczeń dotyczący wydawania pieniędzy z unijnej perspektywy finansowej 2014-2020. Wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński powiedział, że pakiet jest wynikiem działań w ramach planu na rzecz zwiększenia efektywności przyspieszenia wykorzystania funduszy europejskich. Zakłada on zarówno zmiany ustawowe, w tym w ustawie wdrożeniowej, zmiany w procedurach, jak również w szeregu rzeczach, które nie mają aspektu prawnego, ale które mają duże znaczenie dla beneficjentów funduszy unijnych. Ministerstwo Rozwoju chce ustanowić m.in. instytucję rzecznika beneficjenta funduszy unijnych 2014-2020. Funkcję tę resort będzie chciał umocować w zmienianej właśnie ustawie wdrożeniowej. W ramach unijnej polityki spójności na lata 2014-2020 Polska ma do wykorzystania ponad 82 miliardy euro. Przyszłość odrębnego systemu ubezpieczeniowego dla rolników jest zagwarantowana. Wynika to z założeń Rady Ministrów, jak i z samego resortu rolnictwa. Świadczenia wciąż obsługiwać będzie Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zapewnia podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa Rafał Romanowski. Nie ma takich planów od samego początku i w programie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości, i w programie przygotowanym na okres do 2019 działalności Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jak również rządu, nigdy nie było podejmowana kwestia bytności odrębnego systemu ubezpieczenia społecznego dla rolników. Ten system musi być, ten system jest powszechny i ten system działa skutecznie. Rolnicy będą mogli liczyć także na wyższe świadczenia. Waloryzacja nastąpi w marcu przyszłego roku, przypomina Romanowski. Wraz z waloryzacją to minimalne świadczenie również dla rolników emerytalne wzrośnie do wartości 1000 zł, czyli 882 było to najniższe świadczenie w roku 2016, a wraz z waloryzacją marcowo będzie to minimum 1000 zł. Waloryzacja również zostanie zrównana z waloryzacją powszechną. W ubiegłym tygodniu Sejm uchwalił prezydencką ustawę, która przywraca poprzedni wiek emerytalny. Przypomnijmy, to 60 lat dla kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Ten wiek obejmuje również ubezpieczonych w KRUS. A w tym roku Polacy planują wydać na święta o 5% więcej niż rok temu. Tak przynajmniej wynika z raportu firmy doradczej Deloitte. A oznacza to, że polska rodzina wyda na ten cel średnio 1121 zł. Magdalena Jończak z Deloitte wyjaśnia, że najwięcej pieniędzy przeznaczymy na produkty spożywcze. W Polsce wciąż w stosunku do, szczególnie do innych krajów europejskich, jednak wiodą wydatki na żywność. Prawie 45%, następnie prezenty, a około 120 zł wydamy na spotkania towarzyskie. Jończak dodaje, że pewien wpływ na poziom wydatków będzie miał program Rodzina 500+, choć tylko część rodzin z niego korzysta. Statystyczna polska rodzina to jest te sławetne 2,82 w Polsce. Jak wiadomo, taka rodzina nie łapie się, mówiąc kolokwialnie, na program 500+. Także to nie jest jednoznaczne. Oczywiście, jeżeli popatrzymy na statystyki wzrostu handlu w tym roku, no to oczywiście spodziewany był wzrost około 3,5%, a w tej chwili chyba mamy bodajże 5,2%, co pewnie oznacza, że jednak program 500+ stanowi przynajmniej jakąś część tego zwiększenia. A z badania wynika, że najczęściej kupowanymi prezentami będą kosmetyki i perfumy, a także słodycze i, co nas szczególnie cieszy, książki. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta przypomina, że można reklamować towar kupiony po obniżonej cenie podczas wyprzedaży i promocji. Takie przepisy obowiązują na terenie całej Unii Europejskiej. Kiedy robimy zakupy po okazyjnej cenie w czasie wyprzedaży, nie tracimy praw, które wynikają z ustawy o prawach konsumenta, mówi Paweł Ratyński z UOKiK. Mamy prawo do prawdziwej informacji o wysokości obniżki.
Warto pamiętać, że wszelkie fałszywe promocje polegające na tym, że przed wyprzedażą cena gwałtownie wzrasta, po czym jest obniżana do ceny zbliżonej do ceny regularnej, są to nieuczciwe praktyki rynkowe. Dlatego pytajmy, sprawdzajmy na przykład w internecie, ile zniżki sprzedawca rzeczywiście oferuje. I dodaję, że jeżeli cena na metce nie zgadza się z ceną, która pojawi się przy kasie, mamy prawo do zakupu w korzystniejszej cenie. Jeśli towar, który kupiliśmy na wyprzedaży, ma wadę, mamy 2 lata na złożenie reklamacji. Możemy żądać naprawy, wymiany, odstąpić od umowy albo zażądać obniżenia ceny. W Stanach Zjednoczonych tak zwany Czarny Piątek jest on obchodzony następnego dnia po święcie Dziękczynienia, który w tym roku przypada na 25 listopada. Od tego dnia w Stanach Zjednoczonych rozpoczyna się sezon świątecznych zakupów, a sklepy zachęcają obniżkami cen. Eksperci UOKiK dodają, że również w Polsce wiele znanych marek przygotowuje w tym czasie specjalne oferty. Możemy spodziewać się promocji głównie w sklepach z elektroniką oraz odzieżowych. Ministerstwo Skarbu Państwa zostanie zlikwidowane 1 stycznia 2017 roku. Tak przynajmniej wynika z projektu ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Likwidacja tego resortu ma przynieść oszczędności rządu 100 milionów złotych rocznie. A spółkami będą zarządzały poszczególne ministerstwa stosownie do profilu ich działalności. Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa ma być przejęte przez ministra infrastruktury i budownictwa. Informacją kończymy pierwszą część naszego magazynu. Za chwilę informacje dnia w skrócie, a po nich wracamy. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Informacje dnia w skrócie. Przed mikrofonem Robert Krawka. Łukasz Teodorczyk strzelił gola, a jego Anderlecht Bruksela wygrał w Azerbejdżanie z Gabałą 3-1 i zapewnił sobie awans do 1/16 finału Ligi Europejskiej. W pozostałych meczach piątej kolejki spotkań grupowych ligi polscy piłkarze nie grali, ale awans do kolejnej fazy zapewniły sobie ich kluby AS Roma i Krasnodar. W sumie w czwartek grę w 1/16 wywalczyło sobie 10 klubów. Ajax Amsterdam, Anderlecht Bruksela, APL Nicosia, AS Roma, Athletic Bilbao, Genk, Krasnodar, Olympiakos Pireus, Saint-Étienne i Sparta Praga. Wcześniej pewnie gry w fazie pucharowej były Schalke, Shakhtar Donieck i Zenit Sankt Petersburg, które w 5 meczach odniosły komplet zwycięstw. Definitywnie szanse na awans stracił Inter Mediolan po wyjazdowej porażce z APL-em Berszewa 2-3. Nadzieję na awans przedłużyli piłkarze Manchesteru United, którzy wygrali u siebie swoje Nordem Rotterdam. Talant Dujszewajew będzie trenerem reprezentacji polskich piłkarzy ręcznych do 2020 roku. W czwartek Kirgis, który prowadzi polski zespół od końca lutego, podpisał stosowną umowę z prezesem Związku Piłki Ręcznej w Polsce Andrzejem Kraśnickim. Dujszewajew zapowiedział, że jego nadrzędnym celem będzie jak najlepszy wynik reprezentacji na igrzyskach w Tokio. Jestem bardzo zadowolony, że w związku wiedząc, co ja mogę zrobić, jakie wizje mam na przyszłość, jaki plan na następne 4 lata. Jestem bardzo zadowolony i chcę zrobić wszystko, żeby wszyscy, którzy uwierzyli mnie, wszyscy, którzy mają to zaufanie, byli zadowoleni po igrzyskach w Tokio. Talant Dujszewajew przedstawił też plan, który ma doprowadzić do realizacji celu Tokio 2020. Dla nas najważniejsze uczestnictwo w miesiącach świata 2017 i we Francji i 2018 miesiące Europy w Chorwacji, żeby młodzi zawodnicy, którzy nie mają na dzisiejszy dzień doświadczenia, mogli zagrać ten turniej, mogli dostać to doświadczenie, które brakuje nam na dzisiejszy dzień, zbudować zespół zmiany pokolenia, żeby w 2020 roku byliśmy na igrzyskach w Tokio, a tam walczyli w najwyższych celach. Prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce Andrzej Kraśnicki podkreślił, że nie miał większych wątpliwości, czy przedłużać kontrakt z Dujszewajewem. To jest konsekwencja wyników, jakie uzyskał trener Dujszewajew. Zakwalifikowanie się do Igrzysk Olimpijskich oraz 4. miejsce na Igrzyskach. Wielki sukces od 1976 roku. I to jest konsekwencja wcześniejszych naszych umów. Ostatnie 2 mecze, które grała polska reprezentacja, były na słabszym poziomie, ale to nie decyduje, czy będziemy grali na imprezie wyższej rangi. To, co jest dla mnie najważniejsze, to długofalowa praca, przebudowa reprezentacji, prowadzenie nowego pokolenia, młodszego pokolenia.
Od 2014 roku Dłuszewaj prowadzi też Ligę Tauron Kielce. Z tym klubem trzy razy zdobył mistrzostwo i Puchar Polski, a w ubiegłym roku, w ubiegłym sezonie doprowadził zespół do zwycięstwa Ligi Mistrzów. Polscy skoczkowie narciarscy w komplecie awansowali do pierwszego w sezonie dzisiejszego konkursu Pucharu Świata. W kwalifikacjach w Kusama najdalej poszybował Maciej Kocyś, z drugim wynikiem kwalifikacji zakończył Dawid Kubacki i na czwartym miejscu wylądował Kamil Stoch, na 13. Klemens Murańka, na 15. Piotr Żyła, na 19. Stefan Kula, a na 24. Aleksander Zniszczoł. Dzisiejszy konkurs w Kusama rozpocznie się o 17. Piłkarska reprezentacja Polski zajmuje 15. miejsce w najnowszym rankingu FIFA. Polacy utrzymali miejsce z poprzedniego zestawienia. Podopieczni Adama Nawałki wyprzedzają m.in. reprezentację Włoch, która spadła o 3 pozycje z 13 na 16. Liderem jest Argentyna. Na drugie miejsce awansowała Brazylia, a trzecie są Niemcy. Mistrzowie świata zanotowali spadek o jedno miejsce. Nawet do 3 miesięcy może potrwać przerwa w grze skrzydłowego Realu Madryt Gareta Bale'a. Najbliższy wtorek Waliczyk przejdzie zabieg chirurgiczny ścięgna prawego stawu skokowego, który uszkodził w meczu Ligi Mistrzów ze Sportingiem Lizbona. Oznacza to, że Real będzie musiał sobie radzić bez Bale'a m.in. w ostatnim meczu fazy grupowej Ligi Mistrzów u siebie z Borussią Dortmund. Jak 3 grudnia w szlagierze hiszpańskiej Ekstraklasy w wyjazdowym meczu z Barceloną. Także Polskie Radio 24. Słowo wszystko. W miejscowości 34 minuty po północy wracamy do magazynu 24 godziny w Polsce i na świecie.